Cześć, Peter z tej strony. Zaczynamy relację z drogi powrotnej z Chorwacji do Krakowa. Dzisiaj odcinek, w którym znowu jedziemy do Wiednia, do tego samego hotelu, w którym byliśmy jadąc tutaj, ponieważ mamy tam nocleg. Natomiast będzie ciekawie, będzie troszkę inaczej, bo po drodze zamierzamy jeszcze zatrzymać się w jednym miejscu i chwilę tam pobyć. Jest tam ładowarka wolna. Nie do końca wiem, ile tam będziemy. Natomiast zamierzam się tam trochę podładować przy okazji. No i oczywiście zerknąłem na plan w ABRP. Tamten postój będzie w Słowenii. I zerknąłem na ABRP, na parę scenariuszy. No i mamy kilka opcji. Jedna opcja jest taka, że doładujemy na tyle, żeby dojechać do hotelu. Wtedy nie będzie problemu. Jeżeli nie, to mamy możliwe, że będzie jeden z dwóch przystanków. Albo Supercharger Maribor, albo Ionity Dobrenie Wschód. Tak nam pokazuje. Natomiast tak jak mówię, planujemy postój. Nie jest on w żaden sposób dyktowany przez trasę, tak jak to było w, że tak powiem, w trasie tutaj, że te wszystkie postoje były zaplanowane i niejako wymuszone przez trasę, tylko chcemy tam pojechać tak czy siak. Jest ładowarka wolna, czyli w międzyczasie tam będziemy, to samochód będzie się ładował przy okazji, a potem zobaczymy, czy to wystarczy na tyle, żeby się już nie zatrzymywać, czy będziemy musieli zrobić jeszcze jakiś krótki postój na szybkiej ładowarce. Taki jest plan. Natomiast jeszcze pokażę, jak wygląda statystyka z pobytu tutaj w Chorwacji. W ogóle bardzo polecam zarówno miasto Umag, jak i konkretnie kompleks Plava Laguna, czyli Błękitna Laguna po chorwacku, który tutaj się znajdujemy, tutaj w hotelu Sipar nocowaliśmy. Godne polecenia, zdecydowanie godne polecenia, zwłaszcza tutaj dla nas ze względu na tą ładowarkę, na której się teraz ładujemy. Właśnie ostatni już raz przed wyruszeniem w trasę. Natomiast jak pokażę tutaj, tutaj piszę, że 2 godziny już będziemy się ładować, jest 79%, ładujemy się do 100% w miarę możliwości. Jest godzina 7:54, a w tym momencie statystyka zarówno z drogi tutaj, jak i z całego wyjazdu wygląda następująco. Przejechaliśmy łącznie 1791 km, no więc trochę jeździliśmy. Zużyliśmy łącznie energii 283 kWh, średnia energia to 158 Wh na kilometr. Pokażę jeszcze, nie, teraz się nie pokazuje, dobra, ale no, mieliśmy jedno ładowanie na superchargerze. Tutaj ze względu na to, że właśnie no raz się nie podpiąłem tutaj do ładowarki, a tak to wszystkie ładowania były tutaj w hotelu. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam na relację. Myślę, że plan jest dość ciekawy i na pewno zobaczymy, jak on się sprawdzi. Jeszcze tak na sam koniec drobna uwaga, dlaczego używam ABRP.
do planowania trasy, dlaczego nie używam wbudowanego systemu Tesli. Z jednego bardzo prostego powodu. ABRP bierze pod uwagę różne sieci ładowarek. System Tesli potrafi bardzo fajnie zaplanować trasę, ale jednak mimo wszystko korzysta tylko i wyłącznie z superchargerów. A czasami pod względem optymalizacji czasu przejazdu czy ogólnie trasy są po prostu lepsze opcje, które ABRP bierze pod uwagę. Dlatego właśnie używam ABRP. Natomiast myślę, że używając oprogramowania Tesli też bym dojechał. No ale tak zdecydowałem, że w ten sposób będę planował trasę, więc tak to wygląda. No, to widzimy się. Cześć. No i ruszamy. 9:39. Doładowaliśmy do 100% tutaj w hotelu za albo wszystko za 15 euro, wszystkie ładowania, które tu były, albo za darmo. Także super. Ruszamy. No to jesteśmy. 13:05, 46% w baterii pozostało. Statystyka jest następująca. 2040 km, 321 kWh łącznie energii zużytej i średnie zużycie energii to 158 Wh na kilometr. Natomiast dlaczego się teraz nie będziemy ładować? Otóż chciałem się ładować i rzeczywiście jest tutaj ładowarka. Natomiast z dwóch miejsc, które miały tu być, jedno jest w ogóle zdemontowane i nieczynne, a drugie jest zajęte. No więc niestety tym razem się nie udało, nie będzie ładowania podczas naszego pobytu tutaj, co oznacza, że będziemy musieli zrobić jeden dodatkowy postój, prawdopodobnie na superchargerze w Mariborze. No cóż, nie mogło się obejść bez przygód zupełnie, ale co tam, damy radę. Do zobaczenia później. No dobrze, więc tak, jesteśmy po naszym postoju, mamy 46% baterii, jest 16:15 i ruszamy dalej. Tutaj nam wyznaczył trasę do superchargera Hardber, no tutaj nie, może mi pokażę zaraz, superchargera. W Hardbergu. I tam myślę pojedziemy, tak jak nam Tesla mówi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy tam dojechać z 8% baterii. To jest 185 km stąd. No cóż, wyruszamy. No więc tak, przede wszystkim zmieniliśmy troszeczkę plan, a raczej Tesla nam zmieniła plan w trakcie. Nie, jesteśmy na superchargerze w Kapfenbergu. Dojechaliśmy z 6% baterii o 18:16, a statystyka wygląda następująco. Łącznie przejechaliśmy 2221 km. Łącznie zużyliśmy 350 kWh, średnia energia 157 Wh na kilometr. Jeszcze pokażę od ostatniego ładowania dystans 430 km. Energia łącznie 67 kWh, średnia energia 155 Wh na kilometr. Tak, tyle przyjechaliśmy na jednym ładowaniu. Jestem w ogóle zaskoczony troszeczkę i też zaimponował mi system Tesli, który w momencie, kiedy jego prognozowany stan baterii na przy przyjeździe na supercharge, ten poprzedni, spadł do około 3%, 3% automatycznie mi przeliczył. No w Polsce by tak nie zrobił, więc naprawdę fajnie. Podpinam się i się ładujemy. 15 minut ładowanie prognozuje. Podładujemy się tak, żeby mniej więcej 10% mieć w hotelu. No i mamy godzinę 18:35, 41% podładowane, przed chwilą się odłączyłem.
i mamy już tyle, że pokazuje nam 15% w hotelu, to jest na tyle bezpieczne, że możemy tutaj możemy jechać dalej. Za chwilę tylko reszta mojej rodziny się zbierze. Co jest ciekawe, tutaj w sumie nic nie ma na tym superchargerze, ale tutaj firmy, które są w pobliżu, zrobiły taką Tesla Lounge. Wchodzi się kodem, jest darmowa kawka, darmowe piwo, woda, automaty z jedzeniem. Fajna sprawa. Jedyny problem jest następujący, że nie ma żadnej toalety, więc jeżeli coś, to trzeba niestety załatwiać się pod czaszek. Ale poza tym bardzo fajnie. No, niedługo ruszamy dalej. Jest 18:40 i plan jest taki, że jedziemy do restauracji po drodze. No, jesteśmy na miejscu. 18:53, 38% w baterii. Idziemy zaraz sprawdzić, co z restauracją, ale najpierw szybka statystyka. Dystans przejechany 2234 km, łącznie energii 352 kWh i średnie zużycie energii 158 Wh na kilometr. Niestety restauracja zamknięta z jakiegoś powodu, więc próbujemy jechać do następnej. 38% i jest 18:57. Dobra, drugie podejście do jedzenia po drodze, 35% baterii, 19,7 i szybka statystyka, 2244 km przejechane, 354 kWh łącznie zużytej energii, 158 Wh na kilometr, średnie zużycie energii. No, udało się zjeść, wypić, teraz jedziemy już do miejsca docelowego, czyli do hotelu. Mamy 35% baterii, jest 20:14, jak wyruszamy, a prognozuję, że dojedziemy do hotelu na 13% baterii. I ostatecznie jesteśmy pod hotelem, 13% baterii, 21:27 i szybka statystyka, szybciutka, przejechane 2360 km. Łącznie zużyte 369 kWh, średnia energia 156 Wh na kilometr.